Witamy Państwa bardzo serdecznie. Pytanie na dziś brzmi, jak naprawdę jest z naszymi finansami publicznymi? Gośćmi Radia Katowice są poseł Izabela Leszczyna, Platforma Obywatelska, była wiceminister finansów. Witamy serdecznie. Dzień dobry Państwu. Oraz pan poseł Wojciech Szarama, Prawo i Sprawiedliwość. Również witamy serdecznie, panie pośle. Dzień dobry pani poseł, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, za nami kilka wydarzeń bardzo istotnych, czyli po pierwsze przyjrzeliśmy się, jak wygląda budżet za ten rok. Mamy projekt budżetu na przyszły rok. 4 września obradowała Rada Gabinetowa, która między innymi zajęła się kwestią naszych finansów publicznych. Wszyscy wiemy, że jest kryzys, koronakryzys. Rząd jednak wysyła uspokajające sygnały, mówiąc o tym, że będzie to kryzys dość płytki, a Polska będzie jednym z pierwszych krajów Unii Europejskiej, która z tego kryzysu wyjdzie. Zatem, czy jest aż tak źle, czy w ogóle jest dobrze? Jak wygląda ta sytuacja z naszymi finansami publicznymi? Panie pośle, może zacznijmy od pana posła Wojciecha Szaramy, Prawo i Sprawiedliwość. Więc Polska, tak jak cały świat, przechodzi kryzys związany z epidemią koronawirusa. Został zahamowany rozwój gospodarki. Wiele firm, wiele zakładów musiało na pewien czas zaprzestać swojej działalności. Rząd doskonale z tego wychodzi. Polska z tego bardzo dobrze wychodzi. Jesteśmy chwaleni na całym świecie. Rząd wysyła nie tylko sygnały, ale przede wszystkim wysyła pieniądze. To jest olbrzymia pomoc finansowa dla małych przedsiębiorców, dla średnich przedsiębiorców. Również są planowane pewne posunięcia, aby ożywić gospodarkę dużych firm. Samorządy również tą pomoc otrzymują. Cały czas realizowane są wielkie programy społeczne. Informacja z dzisiaj to jest program Maluch Plus dla tych, którzy wysyłają swoje dzieci do żłobków, do przedszkoli, również te rodziny uzyskają pomoc. A więc ta sytuacja, mimo tych wszystkich kłopotów gospodarczych, jest na pewno opanowana. Zbiera się Sejm, dokona nowelizacji budżetu. Ten deficyt będzie musiał być większy, ale żadne wielkie inwestycje nie są zagrożone, a portfele Polaków też nie będą chudnąć. Pani poseł Izabela Leszczyna, PO. Problem największy, z jakim się zderzyliśmy w gruncie rzeczy i niestety na skutek złego zarządzania finansami publicznymi przez ostatnie już prawie 5 lat, polega na tym, że my w ten kryzys, o którym pan poseł słusznie mówił, że on jest i dotyka cały świat, my w ten kryzys weszliśmy zupełnie nieprzygotowani. My w ten kryzys de facto wchodzimy z ogromnym długiem i deficyt, który wygenerował rząd w tym roku, to jest niewyobrażalna dla nas wszystkich suma 270 miliardów złotych. I w czym jest problem? Wszystkie państwa pomagają firmom, przedsiębiorcom, pracodawcom i pracownikom. Wszystkie kraje mają pakiety pomocowe. Niektórzy nasi sąsiedzi, jak Niemcy czy Czesi, mają nawet bardziej hojne niż my. Natomiast przez to dług ich, ani deficyt, nie jest aż tak ogromny. I w czym ja widzę jeszcze problem? W takim lekceważącym podejściu Ministerstwa Finansów do tego zadłużenia. Otóż wiceminister finansów mówi, że no przecież z tego długu wyrośniemy, bo będzie wzrost gospodarczy. No wyrosnąć, jak powiedział słusznie jeden z przedsiębiorców, to można ze spodni, jak się jest chłopcem. Natomiast wychodzenie z długu jest trudne, tym bardziej trudne dla państw takich jak Polska, które się ciągle rozwijają. I konkludując już, panie redaktorze, dlaczego tak się stało? No niestety stało się tak dlatego, że programy socjalne, z których wszyscy się cieszą i to jest naturalne i którymi chwali się rząd, niestety były na kredyt, bo my w świetnej koniunkturze gospodarczej, w tak zwanym lecie w gospodarce ciągle mieliśmy deficyty, to znaczy ciągle wydawaliśmy więcej niż wpływało do budżetu. No i jeszcze jedno na koniec, uszczelnienie systemu podatkowego okazało się fiaskiem, okazało się propagandą. Bo w tym roku luka
VAT-owska wystrzeliła do góry i już wynosi 17,5% PKB, czyli sprawdza się to, o czym mówiliśmy zawsze, że to nie mafie VAT-owskie, tylko cykl koniunkturalny powoduje, że skłonność do płacenia podatków, upadłości firm są większe w czasach kryzysu. No ale przed kryzysem mieliśmy mieć zrównoważony budżet. To jest jedna ważna informacja. Druga równie ważna, może nawet ważniejsza, jest taka, że właściwie tylko dwa kraje na świecie, Polska i Australia, od niemal 30 lat co roku notowały jakieś dodatnie PKB, ale zawsze dodatnie. No w tym roku będziemy mieli wzrost PKB ujemny. W tym roku wydawało się, czy w przyszłym roku wydawało się, że skoro mamy mieć zrównoważony budżet, no to spokojnie jakieś 50 miliardów w rezerwie mamy. Czy zatem to nie były do końca prawdziwe informacje, te, które do nas docierały, panie pośle? Od 5 lat, kiedy Prawo i Sprawiedliwość znajduje się u władzy, deficyt budżetowy systematycznie się zmniejszał. Przez 8 lat rządów Platformy ten deficyt budżetowy oscylował w granicach 60 miliardów złotych. My w tym roku mieliśmy zaplanowaną równowagę budżetową, a więc 435 miliardów dochodów i 435 miliardów wydatków. Koronawirus pokrzyżował te plany. Żeby nie doprowadzić do zapaści gospodarczej, trzeba było wydać więcej pieniędzy dla pomoc dla ludzi, dla Polaków, dla przedsiębiorców, dla poszczególnych firm. Ta pomoc była konieczna. Dzięki tej pomocy utrzymujemy pewien wzrost gospodarczy i w przyszłym roku to na pewno będzie procentować. A więc jeśli będzie wzrost gospodarczy, jeśli gospodarka będzie dobrze pracować, to tym samym będziemy mieli więcej pieniędzy, będziemy mogli szybciej spłacić te długi. Deficyt budżetowy przewidziany na ten rok wynosi 109 miliardów złotych. Około połowa tych pieniędzy była to bezpośrednia pomoc dla osób poszkodowanych COVID-em, zaś druga połowa to są pieniądze przekazywane na inwestycje prorozwojowe. I w przyszłym roku to będzie procentować. Rząd nie zaciągał pożyczek. Wszystko, co mogliśmy przekazać w ramach programów 500+, 13 emerytur i tak dalej, to były wypracowane pieniądze, pieniądze pochodzące między innymi z uszczelnienia systemu VAT-owskiego. Bardzo duże tutaj były sukcesy. Wszyscy o tym wiedzą, wszyscy o tym mówią. A więc dzięki dobrej polityce rządu najprawdopodobniej z tego kryzysu Polska wyjdzie obronną ręką o wiele wcześniej niż inne kraje Europy. Pani poseł Izabela Leszczyna. Panie pośle, po pierwsze nigdy nie było deficytu w wysokości 60 miliardów złotych za naszych czasów. Po drugie, jeśli pan porównuje, to bądźmy uczciwi wobec naszych słuchaczy. Nie może pan porównywać lat, w których były dwa wielkie światowe kryzysy, z latami świetnymi w gospodarce. Teraz będziemy mogli się porównywać. No to porównujmy. Jak na cały świat miał recesję, to Polska miała bardzo lekki, ale wzrost gospodarczy. To pierwszy raz za waszych rządów zaliczyliśmy recesję. Skoro my potrafiliśmy w kryzysie... Kiedy ta recesja? Kiedy tą recesję zaliczyli? Ale proszę mi przerywać, ja panu nie przerywałam. No 2020 rok, rządzi PiS, po raz pierwszy mamy recesję. Wtedy, kiedy my rządziliśmy, też był wielki światowy kryzys i wszyscy wkoło mieli recesję, ale my jednak nie mieliśmy. Ale jaki kryzys był wtedy? I no, panie pośle, proszę sobie poczytać, co ja panu poradzę, że pan nie wie, że był największy od 100 lat kryzys finansowy w 2008 roku i później na przełomie 12 i 13 kryzys strefy euro. No to są fakty. I jeszcze jedno, panie pośle, to, że wy ciągle mówicie o uszczelnianiu VAT-u, to słusznie pan powiedział, wszyscy o tym mówią. Tak, ale to jest nieprawda. No proszę znowu zajrzeć do tego, co mówią ekonomiści. Panie pośle, relacja pozwólmy pani VAT-u, poseł skończyć. Relacja VAT-u do PKB w czasie naszych 8 lat to było 7,3. W ubiegłym roku, w tym roku to będzie 7,1%. Co to znaczy? To znaczy, że wcale nie uszczelniliście systemu podatkowego. Korzystaliście z procykliczności, czyli z dobrej koniunktury gospodarczej, która powoduje to, że VAT zawsze jest wyższy nawet niż wskazywałyby na to parametry.
I proszę jakby nie przekazywać tych propagandowych haseł, bo nie czas na to. Czas jest dzisiaj na to, żebyśmy się poważnie zastanowili nad tym, jak wychodzić z kryzysu bez tej propagandy. Bo to nie jest tak, jak pan mówi, że cały świat się nami zachwyca i naprawdę nie jest tak, że finansowaliśmy programy socjalne z pieniędzy odzyskanych od mafii VAT-owskich. Nie. To wszystko było z długu, bo mieliśmy deficyt każdego roku. Proszę państwa, zostały nam raptem niecałe dwie minuty, więc tak tytułem podsumowania naszego dzisiejszego spotkania. Najważniejsze chyba pytanie, a mianowicie jak szybko nastąpi odbicie, bo te pieniądze, których nie ma w budżecie, one jednak gdzieś są i jakoś tam tę gospodarkę chyba będą napędzały. Pani poseł, jak pani sądzi, jak to będzie wyglądało w najbliższym roku, dwóch latach? Bardzo wiele zależy od tego, jak się będzie rozwijała epidemia, ale przede wszystkim od tego, jak będziemy umieli nią zarządzać. Do tej pory nie umieliśmy. To, że nie było u nas tak dużo śmiertelnych wypadków czy tak dużo zakażeń, to jest kwestia naszego położenia, to jest kwestia tego, że byliśmy szczepieni i lockdownu. Więc bardzo dużo w rękach rządu. Mam nadzieję, że będzie bardziej profesjonalny niż był do tej pory i że w przyszłym roku rzeczywiście będzie możliwy wzrost gospodarczy. Ale nie jestem wielką optymistką, chociaż trzymam kciuki za Polskę. I pan, panie pośle, pan poseł Wojciech Szarama? Jak szybko nastąpi? Ja jestem przekonany, że ten wzrost gospodarczy rząd będzie następował, bo taka jest logika tego ciągu zdarzeń. Nasz polski rząd dobrze sobie radzi z pandemią. Jest to naprawdę świetny wynik. Cieszę się, że tutaj z tej deklaracji tych takich wspólnych działań w sprawie polskiej gospodarki. Liczę już tutaj na jakąś taką konstruktywną postawę na najbliższym posiedzeniu Sejmu, kiedy będziemy omawiać ten projekt zmian w budżecie. Bo tutaj jest nam potrzebna wszystkim bardzo taka spokojna i rzeczowa dyskusja, żebyśmy mogli w sposób wyważony gospodarować środkami publicznymi, udzielać pomocy, a jednocześnie sprawiać, aby ten wzrost gospodarczy następował. Pieniądze konkretnie otrzymujemy cały czas. No ja tutaj przykład pierwszy z brzegu. Niedawno miasto Bytom, moje rodzinne miasto, otrzymało w ramach tarczy antykryzysowej 21 milionów złotych. To są dodatkowe pieniądze i pomoc dla samorządów. Taką pomoc otrzymujemy wszyscy na co dzień i tak będzie w przyszłości. Powoli musimy już kończyć, przepraszam najmocniej. Jednym zdaniu, pani poseł. Bardzo żałuję, że na tę merytoryczną dyskusję pani marszałek Witek dała mojemu klubowi 5 minut. Przyzna pan, panie pośle, że jak na ustawę budżetową to chyba trochę mało. Panie pośle? No cóż, nie wiem jaki jest dokładnie plan tego posiedzenia Sejmu, ile jeszcze musimy problemów poruszyć. Natomiast zasadnicza dyskusja na temat finansów publicznych w Sejmie toczy się na posiedzeniu komisji sejmowych, a tam z tego co wiem będzie można zabierać czas będzie nieograniczony. Proszę państwa, już naprawdę musimy niestety zakończyć. To będzie temat, o którym będziemy często rozmawiali, ponieważ kryzys wywołany przez COVID-19 jest, nadal trwa. Miejmy nadzieję, że zakończy się jak najszybciej. Dziś państwa i moimi gośćmi byli pani poseł Izabela Leszczyna, Platforma Obywatelska. Dziękuję serdecznie, pani poseł. Dziękuję. Zdrowia wszystkim życzę. I pan poseł Wojciech Szarama, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję, panie pośle. Dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.